No, stęskniłem się trochę. To odwieziemy Władka właśnie nią. Do dziadków. Do dziadków. O właśnie, to jest druga, super, wiadomo. Bo pierwsza jest taka, że dziewczyny już tam są. To jest trzeci. Okej, dobrze. No ja w sumie też się stęskniłam. Nie powiem, że nie. Chodź, Grynio. Boję dotknąć się kluczami tego samochodu, żeby afery nie było. Co to? Rzeczy dla dzieci. Aha. I lody. I ubranka. Ubranka dla Władzianka. Elegancko. Elegancko, oczywiście. Wiesz, jak tylko żona też ma AdBlue. No. Ale to jest BMW, to się nie takie, że nie mają prawa wydarzyć. W dzisiejszych czasach to chyba nie ma znaczenia. Ależ się tu siedzi. Boże. No. W buchie jest spoko naszym, ale... spoko. Tu jest lepiej. Władek sobie zażyczył krótką przejażdżkę, zanim go odwieziemy. Dobrze, więc... tylko weźcie pod uwagę, że ja mam w torbie lody, także jakbyście to mogli tak. Aha, no to nie może być za długa przejażdżka, bo się roztopią, Władek, te lody. Dobra, Wodziuś? Okej? Okay? No. Ale spoko, pewnie. To jedziemy. Chować ci te zabawki do torby? Mhm. Tylko ich nie opuścić. A jeszcze mam tylko ich nie opuścić. Jeszcze mam nie opuścić. Laweta, Audi i jakiś, nie wiem, coś do holowania, tak? Chyba jeszcze jakiś sznurek? Okej. Okay. Rozumiem. Musiałam zapinać pas. No a przecież masz zapięte. Nie. Dobra, sprawa wyjaśniona. Pasy zapięte. Pustki tu jakieś w ogóle. No, naprawdę. Aż dziwne, nie? Przecież tu no. Wakacje. Ale już prawie, nie? Może dlatego właśnie. Przy lodach będzie kolejka, zakład. No, zaraz się przekonamy. Przysusze fajnie jest, nie? Szczerze? Taka promajna. Dowód. Jeśli chodzi o wielkość, to na pewno. No, nawet nie wiem, czy promajna nie mniejsza. No. Nie? Tak jest. Rozleglejsza na pewno. Tak jest. Tam jest bardziej tak. Jak to powiedzieć ładnie? Naćkane. Tędy Władek, jak do fryzjera, dobra? Cyk. No przyjemne miasteczko, to trzeba przyznać. No fajnie się wraca. No dobra, to co, wrócimy zaraz, jak gdzieś będziemy tak sobie krążyć. Dokładnie. Dzieci zostały u dziadków. Wesoło wybiegły do dziadków. Ale chciałam właśnie powiedzieć, że one same dzisiaj miały taką potrzebę. Chyba to wynikało przecież dziewczyny. Dziewczyny na pewno, Władek to tak chyba... Dziadek to... Nie, dziadek. Władek to sobie lubi tak z mamą. Został namówiony.
Ale nie, on tak chciał, raz nie chciał, raz chciał, potem znowu chciał, potem znowu nie chciał. Ale widać było, że no, z jednej strony mu fajnie, jak nie ma dziewczyn, bo ma chwilę spokojniku, nie przeszkadza w zabawie. Ale z drugiej strony tak co jakiś czas się pytał, na przykład, a jutro dziewczyny wrócą? A kiedy dziewczyny wrócą? Czyli on za nimi tęskni po prostu i głupio mu jest, jak ich nie ma. W każdym razie chciałam powiedzieć, że rzeczywiście, no fajne, że dziewczyny pierwsze w ogóle wymyśliły, że jadą do dziadków. Fajne jest to, że chyba po prostu się stęskniły, nie? No i tym sposobem myślę, zrobimy co? Rundkę jakoś? Rundeczkę, no. Teraz zauważyłem, że topornia już jest napełniona, a to oznacza, że powinienem wyjąć deskę, napompować ją i mieć już ją napompowaną. I co? Mieć ją napompowaną i nie mieć jej czym przewieźć. To już jest. No właśnie, no bo teraz co, nawet taką napompowaną, to co, busami i tak się do Chorwacji nie będziesz ciągnął, nie? Nie, no co. No i tak. Update już widzieliście, bus naprawiony, przynajmniej nie wiem, na razie, tak? Czekaj, w innym filmie było pokazane. Nie, ja to wrzucę też na ten nasz kanał, tak, bo został już naprawiony. Zobaczycie wideo. Zobaczycie. Sama byłam ciekawa, jak to się skończy, ale skończyło się na razie wygląda na to, że dobrze. Czyli w sumie było więcej strachu niż to warte było wszystko, no. Nie? Dobrze, to my sobie jedziemy niedługo do domu chyba, nie? Będziemy się kierować. Tak, no bo jeszcze mieliśmy dzisiaj nagrać to. I właśnie chcemy zebrać podsumowanie, myśli, które tam już zostało wspomniane w kilku komentarzach. Skoro jest taka sytuacja, że nie mamy dzieciaków teraz wieczorem, to będzie łatwiej to zrobić bez. Łatwiej, no, szybciej tak to zrobić. Spróbujemy nagrać to podsumowanie, chociaż jeszcze nie zastanawiałam się nad tym dobrze, co chcielibyśmy tam powiedzieć. Zaraz pewnie zrobimy jakąś burzę mózgów. No i tyle. Taki jest plan na teraz. Do zobaczenia za chwilę. No to jedziemy. Kierunek Borkowice, zdaje się, prawda? Tak, bo jeśli będzie ta miejscówka przy schodach wolna, to jeszcze będziesz focił pewnie. To jeszcze sobie pofocę, pogapię się na nie, bo jak wiecie, bardzo mi się podoba. No a skoro tak narzekaliście, że ostatnio tylko plastikowe BMW, to zrobię jeszcze. Aha. Co nie? Jaki ukłon w stronę widzów? No nie, no to oczywiście żartuję. No przecież ja oczywiście też. Żartuję, no ale nie kryję, że mi się podoba ten samochód. Bardzo, strasznie. Ja też. Wiesz, pełna zgodność małżeńska. Jakiś powód wymyślisz, żeby gdzieś pojechać. Teraz wymyśliliśmy zdjęcie. Fajnie. Bardzo fajnie. O, tutaj to jeszcze nie było. Nie byłeś nią? Tutaj jeszcze? Przyjeżdżałem samochodami tym. Klasykami. To już prawie klasyk, tak? Schodzący model. Jest. Komplet pewnie? Tak, jest chyba właściciel, to tu nie będziemy, bo może się psuli humor. No to pokażemy tylko z grubsza, jakie fajne miejsce tu mamy. Pałac w Borkowicach. Trzeba by się było nagadać, bo dawno się nie widzieliśmy. Z 10 lat? Więcej. No to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o Borkowice, tak? Tak. O, a tutaj piątka. To zawracamy, czy co? Tutaj piątka E39. Taką piątkę mieliśmy, E39. Cudowny los. A teraz już, o właśnie, teraz już chyba taki już klasyczek się robi, nie? Nie wiem, nie znam się. Pachnie trochę jak wodą w Chorwacji. Zauważyłaś, jak się złożyło, że tak jak ją brałem, to była taka niezbędna, zaraz miała zacząć jeździć, trochę zaczęła, a teraz my zaczęliśmy jeździć busem i no i stoi. Ja myślę, że jak przyjdzie tylko czas taki jakiś wrzesień, październik, to tak, to zacznie jeździć, wiadomo. Trochę zmieni no sytuację. O ile AdBlue nie da o sobie znać. No, czarny humor. Nie, no dobra, że już nie będę przeginał, nie?
że się zatrzymuje pogapić się na swoje BMW. Mimo, że tak jest. Aha, bo sporo ludzi mnie pytało, dlaczego BMW nie pojechaliśmy. Nowy samochód w domu i tak dalej. Do Chorwacji? Do Chorwacji. No to już wam śpieszę pokazać, o co tu chodzi. Tu, jak wsiądą dwa foteliki, Matylda ma coś takiego dla siebie, więc absolutnie to się nie sprawdzi na takiej trasie, na pewno nie. Bagażnik przy naszych potrzebach, sami zobaczcie. No jest wielki. To, co mieliśmy teraz, no jest wielki, ale no, jakby trzeba było, to byśmy się zmieścili. A poza tym, tak na koniec, to ja już kilku osobom napisałem. To jest mój personal luxury vehicle. I już. My dziś mamy swój personal. I nie zawaham się go tak używać. Dzieci mają w sumie dwa swoje personale. Jeden na wyjazdy dalekobieżne, jeden na kręcenie się wokół komina. I w sumie taki podział jest optymalny. Mhm. A w busie, jak jedziemy rodzinnie, jest nam najwygodniej i to jest absolutnie nie, no to w ogóle w busie, jak zobaczycie na kanale, no to przecież w nim śpimy i tak dalej, także to jest w ogóle... No przede wszystkim nie mamy ograniczeń w pakowaniu, nie mamy ograniczeń w ilości miejsca do siedzenia. No i z tyłu mamy pokój. Mamy totalne luksusy. A jak się okazało, takie przenocowanie w dobrych warunkach, w miarę dobrych powiedzmy, tak, no bo z tyłu w trzy osoby i ciągle tam łokciami, ale to może skutkować takim spaniem czterogodzinnym. Co następnego dnia odbija się dobrą kondycją. Tak. No, to tak. Dobra, jedziemy nagrywać to podsumowanie. Okay. Jak już dzieci nie mamy. No i tyle. To zapraszam panią. Jak facet otwiera drzwi, to są dwie opcje. Albo żona jest nowa, albo samochód jest nowy. No, żartuję. Wiem. Zauważyłeś, że pierścionki mam na palcach i nie chcesz, żebym otwierała. To też pewnie, tak. No nie ma dociągów, o. No poważnie, jakiś tutaj zapach czuję. Jakby wody w Chorwacji. Pewnie coś skisło. Pasy, rzecz święta. Teraz można pisać komentarze, że tylko 2 litry. To jest ten moment? No bo słychać. Mhm. To taki dostawczak. Fajnie. No mi się podoba, jakbyś pytał, nie? Mi się też. Ale przyjemny jest w tych Borkowicach. No dobra, tak wyjedziemy stąd, tak, powrócimy do nagrywania, nie? Przeciągamy, no. Tak. No i z powrotem przysucha. No, o, fajnie. Tutaj truskawki kupują tego pana. Co tam się działo? Jest to jakaś kryptoreklama, bo? No znowu na nic zarzucą, że my kasy bierzemy za reklamowanie produktów. Kogo się truskawki kupię? Aj, Boże. No to co teraz? No to Biedra, tak? Tamta. No właśnie zaproponowałam, żebyśmy zjedli sobie coś dobrego. Pomyślałam o niokach z gorgonzolą. Dobrze. Zainteresowany? Wchodzę w to. Zakupy mamy. Nie było brokułów, więc będzie szpinak. No i będziemy tworzyć z tego, co jest. No.
Już? No. No to chyba wszystko załatwiliśmy. Tak? No to jedziemy do domu. No to lawa. Chodź, ugryź! Ugryź! To co, najpierw do domu? No, nie wiem. I tak dalej, to biorę, nie? Weź. O, kitek gdzieś płacze. Słyszysz kota? No właśnie słyszę i chcę już właśnie ci tutaj oddać telefon. Słyszę cię, kitku. Dobra, to tu kończymy. No. Idziemy. Chodź, już masz zamkniętego psa. Już zszedł. Idzie. Jest, jest. Pod tą koniką. Nie bój się, zamknięte jest. Chwilowo. Dobra, wiesz co, trzeba go puścić, bo on tu nie przestanie szczekać. Chodź, idziemy tak. Na tarasik tam. Do siebie tak, że go sierp wyłazi. To co, idziesz z tamtej strony? To idę robić jedzenie, tak? Już? Od razu? To jeszcze nie. Nie, nie musi być jeszcze. Myślałam, że może jest skudny. To... No nie musi być. To jeszcze możemy się wstrzymać. No, to podsumowanie to dzisiaj. Tylko tam ktoś o koszty pytał. To podsumowanie kosztów może być oddzielnie chyba. Muszę zaraz pomyśleć, zaraz ustalimy, dobra? Dobra, dobra, to co, tu się rozłącza, na razie. Miały być gnocchi, ale jednak będzie gulasz. O, kolega zgłodniał. Oj, a słyszałem, że ty od babci dostałeś jakieś dobre żarcie. Jeszcze mruczy przy jedzeniu. Chyba mu się podoba, nie? Mam nadzieję. Dobrze, że tu jest tak chłodno. No. Utrzymaliśmy to i mam nadzieję, że się tak uda na dłużej. No, pan to wzywa normalnie. Nie. Nie. No to mamy, tak, tu mamy brokuł, jak mówiłam, ale mamy szpinak.
I też będzie dobrze. Mhm. Usiądziemy sobie na chwilę? Dla mnie bomba. Tak, po prostu bez... Tak, no pewnie. Ale na tarasie, czy idziemy tam pod wiatę? Pod wiatę może, nie? Gdzie tylko chcesz. Hmm? Ja to bym gryzia puścił, bo tak aż głupio go zamykać. No wiem, ja chciałam tylko kota wyłapać, żeby... Mhm. No to dobra, to niech on sobie tutaj je. Wiem. Ale wcina skubaniec. Dobra, idę do toalety zaraz. Dobra. Słońce jeszcze nie zaszło. Barbara może się opalać. Ty myślisz, w jakiej formie zrobimy i co będziemy gadać na tym podsumowaniu. Bo myślę, że rzeczywiście kasa powinna być w oddzielnym filmie, bo jak się rozpędzimy o kasie, to wyjdzie pół godziny najmarniej. No i o różnych porównaniach. O kasę w przypadku naszego wyjazdu, to tutaj nie ma wielu elementów do opowiadania. No, kasa to się równa przejazd, to się równa nocleg i jedzenie. Tak, ale to ludzi przecież interesują kwoty dokładnie. No dobra, no to kasa to jest jedno. Co jeszcze moglibyśmy, o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć w podsumowaniu? Tak mnie pytasz na żywca? Nie wiem. Dobra, może się rozłączę i pomyślimy, jak to zrobić. No właśnie. Ja jeszcze nie zdążyłam o tym pomyśleć. Bo jeśli chodzi o taki wyjazd, to tutaj wydaje mi się, mniej jest takich informacji. No tak jak mówiliśmy, na przykład o wyjeździe typu nasz ostatni do Tunezji. To był wyjazd typu all inclusive. To tam było wiele wątków do poruszenia, o wielu rzeczach można było tutaj wspomnieć. No to, natomiast tutaj... No na razie nie bardzo wiem, co oprócz tych trzech rzeczy, o których wspomniałam, można byłoby poruszyć, czyli rzeczywiście ogólnie kasa plus warunki przejazdu, mieszkania i jeśli chodzi o jedzenie, tak. Mhm. Dobra, to tu się rozłączam i tu pewnie będzie koniec tego wideo, które tak teraz... Myślę, dajmy sobie jeszcze chwilę. No. I może dzisiaj uda nam się to nagrać. A to jak nie ma dzieci, to chyba, nie wiem, jakiś kieliszek wina to nam się chyba należy, nie? No nie chciałam tego głośno mówić. Najlepiej taki z kostką lodu. No da się chyba zrobić. Da się zrobić. Dobrze, no to ja śpieszę pędzę. Możesz, a ty sobie klej. Okazji, jak chcesz wyjąć z lodówki takie fajne ubranko, kupiłam chłodzące. A już jest, tak? Jest zmrożone, no. W drugiej szufladzie od góry. Dobra, to już wszyscy wiedzą w Polsce, widzisz, gdzie trzymasz ubranko do wina. Do wina, do butelek. W ogóle fajne kupiłam w Pepco takie ubranko, które jest wypełnione tak jakby glikolem chyba ma takie... No, żeby zaraz zobaczyć. Dobra, no to tu kończę. Nara. Gdzie mój mąż kochany z ubrankiem, o którym mówiłam przed chwilą chyba. Prawda, że fajne? Zajebiste, bo ja myślałem, że to może być tylko na małą. Nie, ono może być właśnie na każdą, nawet na butelkę. I tak. Wbrew pozorom jest chyba... Pokaż tutaj, bo nie widać. Tak, bo to jest... Wbrew pozorom to jest chyba całkiem dobrej jakości, bo się nie rozerwało, jak to rozklejałem. Tak, ja już to dzisiaj... Nie, rozerwałeś oczywiście. Gdzie? Nie gadaj. Jakie to mogłem zrobić? Nie wiem, bo rano to miałam w ręku i nie było rozerwane. Ale tu akurat to nie ma znaczenia, bo tu nie ma, wiesz, lodu. No ale wyleci w dół i co? No szkoda. Jak będą jeszcze w Pepku, to kupię. Ale ogólnie to właśnie... A wiesz dlaczego może? Bo to leżało na czymś może zmrożonym. Chociaż nie, bo to było w środku. Nie. Ale może jak postawiłem na czymś i się i tam pękło? Nie. No dobra, no nie ma co biadolić. No to nie był jakiś bardzo drogi zakup, więc... Ale jakbym to jeszcze spotkała, to chyba muszę kupić. Ale fajne w ogóle jest, bo... No. To może dosyć długo trzymać chłód, nie? Tak. Nawet na dużą butelkę wody, spokojnie. No, nawet nie wiem, czy nie na taką kolę dwulitrową by się nadało. A spójrz teraz tutaj na mnie. Barbara reklamuje gadżety do wina. Nie tylko do wina przymyślałam, że to na różne. Ale myślałam, że to jest glikol, a to chyba nie jest. A może? Wygląda jakby to była woda zwyczajna. Raczej woda chyba, nie? Jak glikol to trochę szkoda. Ale? Nie. Nie, wygląda jak woda. Chyba lód, normalnie. Dobra, jakieś kieliszki to my chyba tutaj mamy, nie? Już podaję. Ale ci się grzeje ten telefon, bardzo mocno. Bardzo, nie wiem, chyba coś jest nie tak z nim, bo... Nie grzał się też wcześniej, dobra, umyję to. Ja je myłem przed wyjazdem, ale jak je obtokniesz, to będzie git.
nie oddział. Ale miło, w spokoju, nie? Ale tak też mamy, że lubimy wracać do domu, tak naprawdę, i czerpiemy z tego zawsze dużą przyjemność. No. Dzisiaj pomimo tego, że wszyscy wróciliśmy zmęczeni, żałowałam, że dzieciaki nie bawiły się na dworze. Z drugiej strony jednak one spędzają tyle czasu na dworze i przez ostatnie dni też spędzały tyle czasu na dworze, że podejrzewam, że może po prostu też mają przyjemność teraz z tego, że sobie posiedzą w domu, nie? No. No i git. Także git. Spoko Maroko. Nasze to akurat spędzają tyle czasu na dworze, że można sobie to darować. Tą ładowarkę może stąd zabiorę, żeby się feng shui zgodziło. Borkowski Radio. Polecamy. Kurde, szkoda mi tak. No sorry, no. Ja nie wiem, czy to fajna w ogóle, bo to może... No wiesz, że to też takie cieniutkie jest bardzo. Ale widzisz, wygląda jakby rozcięte, a nie jakby pękło. Wiesz, co chodzi? No. No to może było tak zmrożone, że jak to się roztwierało, to się rozwaliło. Myślę, a że tak czy siak będzie nam... Wino jest żlachtina. Takie słynne z Wrbnika. Tak? Tam na wyspie Kyrk. No. Jeśli dobrze pamiętam. Jak nie, to ktoś mnie zaraz poprawi. No to... No. To tak, to na pewno. Cyk. Dobra. To co? Przejmuj. I zaraz rozpoczniesz ucztę. Wino z torby, proszę Państwa. O. Profesjonalnie mi ty serwujesz. To będzie dobre? Tak, będzie. Nie skłamię, jak powiem, że to jest z naszej piwniczki. Z piwnicy normalnie. Ale z piwniczki piwniczka brzmi lepiej. Z małej piwnicy mamy po prostu. Na bogatości. Miodzie. Mam teraz takie uczucie, które mi towarzyszy zawsze wtedy, kiedy coś zgubię. Nie mogę tego przeżyć. A co zgubiasz? Nie, nic nie zgubiłam, tylko mówię o tej torbie. Taka byłam z niej dumna. Okay. No ale, ale nic, powtarzam Słysza? Sobie, że może jeszcze takie kupię. Pięknej pani, to zdrówko. Zdrówko. Trzeba mi wybrać. Żlachtiny, bo chyba nie piliśmy. Żlachtiny. Chociaż nie, kiedyś chyba kupiliśmy i przywieźliśmy do domu, ale mogło nam umknąć. Może być, ale nie, nie jakoś chyba wysoko. Nie, no dobra jest. Ono jeszcze nie jest dobrze zmrożone. To jest inna sprawa, no. No dobra, tu kończymy ugryźć. Chociaż też tam ta grasza wina, którą tam sobie kupiliśmy, była lepsza. To była lepsza. Dobrze, rozłączam się, bo widzę, że tutaj wiadomość do mnie ważna przyszła i chcę sprawdzić. Więc co? Na tym się na razie zatrzymamy, nie? Tak jest. No i miał być koniec, ale nie będzie koniec, bo teraz pomyśleliśmy, że wypadałoby podziękować wszystkim, którzy wczoraj zainteresowali się tą... I dzisiaj też, tak, bo to dzisiaj też się działo. Zainteresowali się tą naszą awarią, proponowali pomoc, życzyli szczęścia, trzymali kciuki. Bardzo miło się wypowiadali. Ale też sugerowali wprost, co może być przyczyną i tak dalej, jak się zachować. Na motokronice też, jeśli tu są widzowie z motokroniki, ja wiem, że są. To dziękujemy bardzo. To dziękujemy bardzo. Wszystkim. No, i wasze zdrówko. Bo to bardzo miłe, a my się teraz trochę odstresowujemy. Znaczy, ja może dawno już jestem odstresowana, ale podróż, nie ukrywam, była dla mnie... No, taka właśnie nerwowa. Głowa mnie bolała z samych nerwów chyba. No bo wiadomo, jak się jedzie w takiej dużej ekipie z dzieciakami. Właśnie, z dzieciakami całkiem inaczej. No. To ostatnie, o czym się chce myśleć, to jest perspektywa czekania gdzieś na jakimś parkingu, na lawetę, na kogoś znajomego, kto przyjedzie z autem, który mógłby nas zabrać do domu. Wiecie, to są takie rzeczy. A tam oczywiście... by nie było czekania 6 godzin. No i to wszystko oczywiście da się załatwić, to nie ma z tym w ogóle problemu, to jest tylko kwestia tego, ale już nam się tego, nie chce załatwiać takich rzeczy. No to jest stresujące, to jest niepotrzebne i no i od razu jak sobie to wyobraziłam, te wszystkie procedury wokół tego, to normalnie mi krew odpłynęła już zewsząd w ogóle. Więc było trochę nerwowo, ale cieszę się bardzo, że to się tak skończyło. No i fajnie, że się skończyło na strachu, wróciliśmy zadowoleni, uśmiechnięci, nawet wypoczęci, słuchajcie, bo przecież my dzisiaj po powrocie wcale nie poszliśmy spać, tylko normalnie zaczęliśmy działać. Przecież ja wypiłem kawę i prosto do ogrodu, no. No i będziemy sobie teraz nadrabiać różne rzeczy przez kolejne dni. Ale wiesz, o czym dzisiaj pomyślałem a propos jeszcze Toyoty?
to pamiętasz, ci znajomi napisali, że mają komputer ze sobą, w razie czego, to chyba nie jest wcale takie głupie. Zwłaszcza jak dzisiaj rozmawiałem, no nie powiem, z kolegą, solidnym fachowcem w tym zakresie, to powiedział mi, że będzie pewnie coraz gorzej, nie? Że tak jak kiedyś, to no, różnie bywało, że... A zresztą, dobra, tu już się nie będę zagłębiał. Tak czy siak, to może się okazać, że ciągle będzie sprawdzanie, kasowanie, no, też diagnozowanie i tak dalej. Mówiliśmy o tym w wcześniejszym filmie, że ten problem nasz dzisiaj przy powrocie to był mały problem, bo my już byliśmy w drodze powrotnej do domu i mieliśmy jeszcze ten margines, te 1100 km, co tak na legalu mogliśmy sobie jechać. Gorzej byłoby wtedy, gdybyśmy jechali w drugą stronę, albo gdybyśmy planowali jeszcze dalszy jakiś wyjazd, w sensie dalszą podróż. Bo jeśli ma się na przykład w perspektywie do przejechania 2000 km albo więcej, no to 1100 to jest jakby trochę za mało, nie? No i wtedy oczywiście od razu widzicie to przed oczami, że trzeba szukać mechanika z komputerem, nie, i też nie w każdym, który by to załatwił. No ogólnie, no nie wygląda to jak przyjemny początek wakacji, prawda? Umówmy się. Ale to ja jeszcze, jak już jesteśmy przy tym temacie, to chciałem powiedzieć jedno, nawiązać do pewnych komentarzy, w których byliśmy bardzo chwaleni za to, że no mimo, że awaria i tak dalej, to my mamy super humory, ogarniamy i się nie martwimy i że w razie czego to no, się będziemy... Tak, ale ja też pisałem to kilku osobom, ale mając za sobą takie doświadczenia sprzed 2 lat, kiedy na rozgrzanej autostradzie przy 40-stopniowym upale z trójką dzieci, w 5 osób, gaśnie ci samochód. Zaczyna się dymić. Wiadomo, że jest źle z silnikiem, bo się zaczyna dymić. Auto staje w takim miejscu, że ani wysiąść z jednej, ani z drugiej. No i co? I wtedy jest problem, prawda? No tam się akurat okazało, że byliśmy bardzo blisko tej promajny i znajomi mieli blisko, żeby dojechać, bo byliśmy już tak naprawdę to jakieś, nie wiem, 15 km od tej promajny, no, prawda? Tak, niedaleko w każdym razie. No, ale gdyby to się zdarzyło w innym miejscu, to mielibyśmy naprawdę spory problem. I na tamtym wyjeździe, nie wiem czy pamiętasz, ale też podeszliśmy do tematu w ten sposób, że skoro już tu jesteśmy, to nie będziemy sobie już drugiego problemu na głowę brali i się jeszcze smucili tym, że musimy stracić urlop, bo... Nie, tego w ogóle nie brałeś pod uwagę, że będziemy tracić urlop wtedy. Ja może miałam chwilę kryzysową wtedy, gdy się okazało, że ten samochód nie wróci na kołach. No to rzeczywiście trochę mnie to podłamało. Ale ogólnie w momencie, kiedy byliśmy na miejscu zaparkowani, przebraliśmy się w stroje, poszliśmy na plażę, bo uznaliśmy, że no dobra, teraz już nic innego nie wymyślimy, korzystajmy, skoro już tu jesteśmy. I ostatecznie nic się złego nie dzieje, to po prostu bierzemy dzieci na plażę, idziemy się wykąpać i miejmy coś z tego wieczoru. No. I teraz też raczej tak podeszliśmy do sprawy, że no ostatecznie, skoro nie mamy na to wpływu, no to co? No? A wierzcie nam, że ten stres, który był teraz, to był w sumie niczym przy tym, co mieliśmy te 2 lata temu. Ale ogólnie to właśnie skurzające, że przy takim samochodzie w ogóle taki stres, tego rodzaju stres się pojawia. No, ale to jest nie przy tym samochodzie, tylko przy każdym samochodzie. Teraz nowym się takie rzeczy pojawiają, Basiula, już ci to tłumaczę. Ale mimo wszystko, gdyby to był samochód, który ma 10-15 lat i jest używany przez iluś tam wcześniejszych właścicieli i ja nie wiem, co się z nim działo, jego historia jest niepewna i w ogóle wszystko już mogło się z nim dziać, to może miałabym do tego łaskawsze podejście. Natomiast w sytuacji takiej, w jakiej my jesteśmy, mamy ten samochód od nowości, wyjechał z nami po prostu z salonu. A poza tym jest wyjątkowo dbany. Wyjątkowo jest dbany. Wyjątkowo dobrze traktowany, tak. Jeżdżony tylko na trasie i... No to ja jeszcze nie przywykłam, że to są takie czasy i muszę niestety się otrząsnąć, więc... Niestety są. Dobra, bo nam się przedłuża, film się zrobił bardzo długi, już podejrzewam. No ale niektórzy właśnie lubią długie filmy, a ostatnio nam takie wychodzą przypadkiem, ale... No ale są. Ale myślę, że już chyba będzie, bo już tam dużo, myślę, w tym filmie jest informacji przeróżnych, także tu kończymy. Jeszcze musimy tutaj w 4 oczy już pogadać na temat ewentualnego tego podsumowania. Tak. Może uda się jeszcze wrzucić ten film, zanim nagramy podsumowanie takim, więc jeśli macie jakieś tam propozycje, sugestie, jak to widzicie, to piszcie w komentarzach. Tak? I my tymczasem kończymy, żegnamy się i... No i tyle. Skorzystamy z tego wieczoru pewnie dzisiaj tak we dwoje. Jak się da. Jak się da. Buziaczki. Ciao.